Dzisiaj pojęcie kitkara znają chyba wszyscy fani motoryzacji. Co to takiego? To samochód zbudowany na bazie dawcy, z którego zabrano silnik, napęd i inne podzespoły mechaniczne, a całość zamontowano na ramię. Jak się okazuje, takie operacje przeprowadzano już przed laty. Ten samochód nie jest taki straszliwie stary, na jaki wygląda, ponieważ zbudowany jest na podwoziu i częściach mechanicznych od Citroena 2CV słynnej kaczki. Ma silnik dwucylindrowy, pojemności 602 cm, w układzie bokser, chłodzony powietrzem. Prezentowane woźdełko to pomieszanie stylów. Mamy tutaj trochę wszystkiego. Nostalgiczne trąbki, szprychowe koła, klasyczny dach z urokliwym owalnym oknem z tyłu. Auto powstało kilkadziesiąt lat temu, ale i dzisiaj nadal powstają takie samochody. Oczywiście również jako hitkary. Około 500 kg waży ten samochód, także dużo lżej go przepycham, powiedzmy, z miejsca na miejsce w garażu niż malucha. Autko ma ponad 25 lat i według polskiej nomenklatury może się nazywać zabytkowym lub unikatowym i mogłoby być zarejestrowane jako zabytkowe. Według danych fabrycznych auto podobno rozwija prędkość maksymalną 100 km na godzinę. Tak, tylko po co? Takie samochody nie służą do wyścigów. Mały silniczek w zupełności wystarczy do dostojnego krążenia po brukowanych uliczkach, a w normalnym ruchu czuje się nieswojo. Ma prędkościomierz wyskalowany do 120. Ja szczerze mówiąc nie jechałem szybciej niż 80, ale jeszcze tam miałem troszeczkę zapasu, więc prawdopodobnie byłby jechał szybciej. Pod maską jest bardzo archaicznie, dlatego że te samochody powstały mniej więcej w 1948 roku, to w roku moich urodzin. I dzisiaj wyglądają trochę zabytkowo, ale jak widać służą do dzisiaj. Silniczek z Citroena 2CV to bardzo mała jednostka. Oczywiście do napędzania samochodu, który waży pół tony, w zupełności wystarczy, ale to wszystko. Z drugiej strony, po co montować coś większego? No, sam się obawiałem, czy mnie myszy nie zjedzą w garażu tych drewnianych kół, ale jak się okazuje, to są koła aluminiowe, tak zwane mazerowane. Ta technika już nie jest pewnie dzisiaj stosowana, ale dość dawno temu na przykład kasy pancerne metalowe w bankach były tą techniką mazeracji robione na dowolny gatunek drewna, żeby ładnie pasowały do wystroju ogólnego budynku, do mebli autentycznie drewnianych. Nadwozie, błotniki wykonane są z laminatu poliestrowego, to jest bardzo nowoczesny materiał, włókno szklane i żywica epoksydowa. Prawie jak w wyczynowym wyścigowym samochodzie. Brakuje tylko włókna węglowego. Laminaty znane są od lat i do dzisiaj z powodzeniem stosowane przy produkcji kitkarów. No jest taki śmieszny bagażnik, można powiedzieć nierdzewny, bo kosz wiklinowy. No a takie tam różne graty, wożę tam między innymi kanisterek na benzynkę, linkę holowniczą, a prowiant. Uroczy samochodzik. Absolutnie niepraktyczny. Powolny, przewiewny, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Wystarczy popatrzeć na właściciela, który ciągle się uśmiecha. W takim samochodzie nie można mieć smutnej miny. W przypadku opon asymetrycznych mamy do czynienia z precyzyjnym oznaczeniem.